Dobry wieczór. Ciężko coś powiedzieć po takim meczu, gdzie po raz piąty w tym sezonie przegrywamy. Przegrywamy mecz, w którym nie czuliśmy się, że jesteśmy zespołem słabszym. Naprawdę żal mi jest chłopaków, bo chyba nikt nie powie, że oni w meczach nie walczą, że nie starają się. Nie wiem, czy to kwestia szczęścia, czy jakości, czy doświadczenia. Naprawdę przygotowujemy się do tego solidnie. Analizujemy każdą sytuację, każdego zawodnika i po raz kolejny zabrakło niewiele. Myślę, że teraz dobijanie tutaj kogokolwiek niczego nie pomoże, niczym nie pomoże. My musimy się zebrać w sobie i po raz kolejny stanąć jak żołnierze i wywalczyć w końcu 3 punkty w tej lidze, bo nie uważam, że jesteśmy zespołem, który powinien przegrywać tyle meczów. Ciężko na gorąco mi teraz coś powiedzieć, bo emocje buzują w środku i jest na pewno to ciężki moment. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma pytania do trenerów? Bardzo proszę. Aleksander Cieciora, Sport Siedlce. Panie trenerze, chciałbym dopytać o zawodników kontuzjowanych. To kolejne spotkanie, w którym w kadrze Pogoni nie ma Dawida Burki, Krystiana Misia i Izaaka Mołacha. Do tego grona dołączył także Jakub Ludostański. Na jakim etapie są oni aktualnie i kiedy można spodziewać się powrotu każdego z zawodników? Dawid Burka niestety ma złamaną kość. Myślę, że jeszcze około 7-8 dni, żeby mógł wrócić do jakiegokolwiek ruchu. Izaaka Mołacha, kontuzja mięśniowa. Myślę, że około 2-3 tygodni. Powoli wraca Bujalski. Myślę, że około 1,5 tygodnia będzie wracał powoli Krystian Miś. Kuba Lutostański tak naprawdę w piątek się wyjaśni, czy to jest kwestia kilku tygodni, czy runda dla niego się zakończyła. A gdyby zrealizował się ten drugi scenariusz w przypadku Lutostańskiego, to czy klub planuje jeszcze transfer dodatkowego napastnika? Nie jestem w stanie na to odpowiedzieć. Dobry wieczór wszystkim. Zacznę przede wszystkim od wyniku, tak? Wygraliśmy mecz, wygraliśmy go 1-0. To jest na pewno bardzo pozytywna dla nas wiadomość, informacja, bo w mojej ocenie graliśmy, może nie najsłabszy, bo to źle zabrzmi, ale jedno ze słabszych spotkań w tym sezonie, bo we wcześniejszych spotkaniach graliśmy w mojej ocenie bardzo dobrze, ale brakowało nam zwycięstwa. No ale taka jest piłka, zagraliśmy nawet można powiedzieć troszeczkę słabsze spotkanie, w którym było bardzo dużo walki, bardzo dużo gdzieś emocji, stałych fragmentów gry, no i też pogoda to spowodowała, no ale jest zwycięskie. To jest przede wszystkim najważniejsze. Wiemy, jak ta liga jest trudna, wiemy, że na początku trzeba te punkty łapać i dzisiaj przede wszystkim gratulacje dla naszego zespołu za wynik, nie za styl, tylko za wynik, bo bardzo chcieliśmy. Tamten sezon kończyliśmy nie za dobrze, w ten sezon zaczęliśmy od 5 remisów i tak chyba od 9 spotkań, to jest na pierwsze zwycięstwo. Także chłopaki się w szatni bardzo mocno cieszą, przełamaliśmy się troszeczkę, ale myślę, że nie ma co się tutaj aż tak bardzo cieszyć tym spotkaniem, bo za 2-3 dni mamy kolejne spotkanie z bardzo mocnym przeciwnikiem, z Termaliką u siebie, no i chciałbym, żebyśmy też zagrali o 3 punkty. Natomiast jeżeli chodzi o przebieg meczu, uważam, że do momentu strzelenia bramki graliśmy bardzo dobrze. Oczywiście Pogoń miała też jakieś swoje sytuacje, tutaj przede wszystkim Czarek Dymianiuk bardzo nas nękał swoimi indywidualnymi akcjami. Dużo też było stałych fragmentów gry, natomiast my do 30 minuty mieliśmy sporo sytuacji, bo i był rzut karny i był bramkarz Pogoni fenomenalnie wyciągał parę akcji, według mnie chyba 4 akcje były takie, które powinniśmy zamienić na bramki łącznie z rzutem karnym, natomiast no akurat w takim najmniej oczekiwanym momencie popełnił błąd, ale myślę, że tego chłopaka i tak trzeba wyróżnić, bo to jest młody zawodnik, który ma prawo jeszcze popełnić takie błędy.
Natomiast w mojej ocenie był najlepszym zawodnikiem na boisku. Pomimo tego, że no, zawalił bramkę, ale tak jak mówię, to jest młody zawodnik i myślę, że trzeba go tutaj pochwalić. Od momentu strzelania tej bramki nie podobała mi się gra naszego zespołu. Za dużo chaosu, za dużo nerwowości, za mało trzymania piłki. Nie mieliśmy kontroli nad tym meczem, no ale z drugiej strony w drugiej połowie no Bartosz Piączka sam na sam z bramkarzem, bardzo dobra sytuacja, strzelamy na 2-0 i powinniśmy zamknąć ten mecz. Natomiast do końca nie wiedzieliśmy, czy ten wynik się utrzyma i było nerwowo. Natomiast uważam, że z przebiegu meczu sprawiedliwy dla nas rezultat. Dziękuję kibicom, dziękuję zawodnikom, skupiamy się na kolejnym meczu i no i tyle. Tyle z mojej strony, dziękuję bardzo. Elmax, oficjalny sponsor GKS Tychy.